Ja w międzyczasie też puszczam od razu, słuchajcie, live na Facebooka, bo wiem, że część z nas woli z Facebooka, część woli ClickMeeting. Ja jestem bardziej tradycjonalistą, czyli zawsze jednak, jeżeli jest taka możliwość, to też staram się być na ClickMeetingu. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Ze mną jest Marta, zwana jako pani Flowbow, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska, ekspertka między innymi od wielu rzeczy tak naprawdę, od pożeraczy przede wszystkim, bo te pożeracze twoje ostatnio naprawdę, Martę, widzę, że wojują, Allegro i internety, ale także, słuchajcie, bardzo dobra ekspertka tikowa i Marta dzisiaj przychodzi ze swoim konikiem i ukochaną aplikacją ostatnich czasów, czyli z aplikacją Nearpod. Ja przyznaję się szczerze, że słuchajcie, tego o tym Nearpodzie słyszałem, głównie od Marty. Zawsze mi brakuje tak czasu, żeby go ogarnąć sobie samemu, to wpadłem na taki diabelski pomysł, że na Mikołaja sobie zrobię prezent sam. Bo niegrzeczni chłopcy to sobie sami prezenty załatwiają. I zaproszę, słuchajcie, Martę do nas na webinar. I Marta dzisiaj Wam opowie, słuchajcie, o tym, co to jest Nearpod. Ja tylko nadmienię, że to jest taki tak naprawdę wstęp, bo w godzinę my wszyscy wiemy, znaczy Marta mówi, że to jest tak potężna aplikacja, że w godzinę naprawdę nie idzie. Tak, a im dłużej będziesz, Sylwek, gadał, tym zabierasz mi czas. Oj, dziękuję. Ja mam czas, minuta 26, mam 2 minuty, więc się streszczam. Rzeczywiście tak jest, więc Marta dzisiaj pokaże Wam przedsmak, natomiast będę o tym mówił na sam końcu webinaru. Będziemy chcieli Was zachęcić, zaprosić i pokazać Wam, jak wiele idzie benefitów, jeżeli zechcecie dołączyć do nas 16 grudnia na 3-godzinny webinar prowadzony przez oto tą panią. Tak więc zgodnie z życzeniem ja znikam, jestem na czacie, będzie nagranie, będzie certyfikat i jestem z wami zarówno tu, jak i na Facebooku. Marta, oddaję głos. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że poświęciliście swój czas na to, żebyśmy mogli się tu spotkać i troszkę przyjrzeć się temu Nearpodowi. Słuchajcie, mam taką prośbę, abyście... Aha, bo wy tu jesteście na kliku, ale ludzie są na Facebooku też przecież. Udostępnijcie to nasze spotkanie. Ja właśnie, słuchajcie, też to spróbuję zrobić, to znaczy spróbuję ten streaming, który podobno leci teraz na fundacji. Sylwek, mam nadzieję, że on leci na tej fundacji, ja go zaraz zobaczę, leci, widzę. I ja go sobie też udostępnię, słuchajcie, u siebie na stronie, na fanpage'u, żebyśmy, słuchajcie, żeby dotarło do jak najszerszej ilości osób, bo chodzi o to, że być może ktoś ma ochotę dołączyć do takiego szkolenia też krok po kroku i jeszcze nie wie o tym, że taki Nearpod istnieje, no to możemy właśnie zachęcić tą osobę, puścić i żeby poszło w świat, więc jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, to zapraszam serdecznie, abyście właśnie udostępnili też ten nasz live. Słuchajcie, nie mamy dużo czasu, rzeczywiście. Ja to, jeśli chodzi o Nearpod, to ja to po prostu mam tak, że jak jest tak mało czasu, to za bardzo, to zastanawiam się, od czego zacząć. I już wiem, po czasie korzystania z Nearpoda, że warto zacząć od filozofii i w ogóle kultury pracy z tym narzędziem oraz warto potraktować was jak uczestników, uczniów na lekcji i zachęcić do tego, żebyście po prostu wzięli udział w takiej mini lekcji w Nearpodzie, którą właśnie ja również na to nasze dzisiejsze spotkanie dla was przygotowałam. Oczywiście nie będziecie widzieć takiej mojej gadającej głowy cały czas, tylko ja zaraz udostępnię ekran i przeniesiemy się do prezentacji, a później do mini lekcji w Nearpodzie. Jednocześnie chciałabym technicznie powiedzieć, że Sylwek jest na backgroundzie, więc w razie czego jakby coś nie działało, coś było nie tak, to po prostu piszcie na czacie, Sylwek się odezwie i mi powie. I ja nie widzę pytań, więc jak ja udostępniam ekran, to po prostu ja nie widzę tego czatu, jest to przynajmniej dla mnie bardzo rozpraszające, jak mam cały czas, wiecie, sprawdzać, więc też jakby było coś ważnego, to po prostu dajcie znać Sylwkowi i wtedy najwyżej Sylwek się odezwie. Na początek, słuchajcie, przełączam się, udostępniam mój ekran, robię otwórz w przeglądarce już, dajcie znać tylko na czacie, czy wszystko widać, słuchajcie. Ja już przechodzę na moją prezentację. Dajcie sobie tutaj tylko czat. O, super, już są pierwsze informacje. Głos w tle mówi, że widać. Tak, 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 widzę. Dobra, słuchajcie, więc ja wyświetlam już tą prezentację i słuchajcie, zaczynamy.
Zaczynamy. Ja jestem, czuję się zaszczycona zaproszeniem Sylwka i że mogę być tutaj na profilu właśnie Mentorowych Inspiracji oraz Fundacji Inspirujemy. Bardzo się cieszę, że też mogę stać się członkinią Waszej społeczności i przybliżyć Wam właśnie tą aplikację. Dlaczego Nearpod tak w ogóle? Tak jak Sylwek powiedział, moja ukochana aplikacja, nie wiem czy moja ukochana aplikacja, myślę, że na tyle praktyczna i na tyle obfitująca w ważne dla nas nauczycieli funkcjonalności, że może być takim numerem jeden, szczególnie w momencie, kiedy mamy przesyt różnorodnością wykorzystywanych narzędzi, podawanych linków, instalowanych aplikacji. Nie wiem, jakie są Wasze odczucia, oczywiście możecie tam na czacie komentować, ja się też myślę, że za jakiś czas nie wytrzymam pewnie i zajrzę na ten czat, natomiast Wy jak najbardziej możecie sobie tam pisać, Sylwek w razie czego, jak będzie coś ważnego, to wyłapie, ale nie wiem, czy Wy macie takie odczucie, bo ja w odsłonie wiosennej pandemii miałam takie wrażenie, że bardzo dużo pojawiło się oczywiście narzędzi, szkoleń, warsztatów. Bardzo były też duże chęci nauczycieli, żeby poznawać nowe narzędzia, szkolić się, ale też był taki efekt wow i taki zachłyśnięcia wszystkim i taka chęć do wykorzystywania tego wszystkiego. I o ile ja jako nauczycielka, która tak naprawdę od początku swojej pracy w szkole, słuchajcie, mija 10 rok, to wykorzystuję te nowoczesne technologie i widzę w nich naszego sprzymierzeńca, to jednak w sytuacji, kiedy wszyscy bez wątpienia wylądowaliśmy na zdalnym, nie tak, że tylko ja albo kilku nauczycieli ze szkoły wykorzystuje nowoczesne technologie i wdraża ze swoimi uczniami, tylko po prostu wszyscy musieliśmy, to nagle musieliśmy się skoncentrować na tym, że wszyscy gramy do jednej bramki. I nagle nie jesteśmy tylko my jako jedyni nauczyciele, ale są jeszcze inni nauczyciele w naszej szkole, są jeszcze uczniowie i są rodzice, bo wszyscy jesteśmy w tym procesie edukacji zdalnej i wszyscy jesteśmy tak naprawdę odpowiedzialni za to, jak nam pójdzie. W momencie, kiedy zarzucaliśmy uczniów zbyt dużą ilością nowych narzędzi, w momencie, kiedy oni wcześniej nie spotykali się z tymi narzędziami cyfrowymi i nagle musieli klikać, przeklikiwać, coś instalować, wywoływało to frustrację w nich, wywoływało to frustrację wśród rodziców i oczywiście wywoływało to frustrację wśród nas, czemu się absolutnie nie dziwię, ponieważ poświęcaliśmy swój czas, poznawaliśmy narzędzia, uczestniczyliśmy w webinarach, sami się doszkalaliśmy, a nie zawsze spotykało się to z jakąś akceptacją, z takim samym entuzjazmem. W związku z tym ja zaczęłam to obserwować i zaczęłam się zastanawiać, co takiego można zrobić, żeby w miarę uwspólnić nasze działanie jako nauczycieli, szkoły, jednocześnie wybrać narzędzia, które będą uwspólnione, które zadowolą tych początkujących, ale też tych nauczycieli zaawansowanych, którzy potrzebują czegoś więcej. No i wtedy przypomniał mi się Nearpod, który znałam już od 2013 roku, pierwszą prezentację zrobiłam, słuchajcie, dokładnie w 2014 roku. I pomyślałam sobie, przez całe gimnazjum z niego korzystałam, później jak przyszła dobra reforma, no to przestałam, bo trzeba było troszeczkę poznać, jak funkcjonuje w ogóle szkoła podstawowa, ci uczniowie i tak naprawdę zacząć wdrażanie technologii od początku. W związku z tym na chwilę go odrzuciłam i po 3 latach wróciłam właśnie w maju i zobaczyłam, jak bardzo się rozwinął. Zobaczyłam, że to narzędzie łączy w sobie funkcjonalność tworzenia prezentacji z zaangażowaniem uczniów. Zaangażowaniem poprzez takie aktywności, które wykorzystujemy, używając innych narzędzi, takich jak Quizizz, Mentimeter, Kahoot albo Learning Apps na przykład. Pomyślałam sobie, że to jest właśnie coś, co może być tym uwspólnieniem i spowodowaniem, że będziemy mieć wspólny punkt widzenia, bo czyż nie ma nic lepszego, jeśli nauczyciel dogada się z innymi nauczycielami, czy też jako szkoła, że bazowym narzędziem, oczywiście oprócz tych chmurowych platform, będzie na przykład jeszcze jedno, a uczniowie będą do niego przyzwyczajeni, bo będą go stosowali na kilku przedmiotach i jednocześnie nie będziemy musieli poświęcać czasu, żeby tłumaczyć, żeby zastanawiać się, co nie działa, dlaczego nie działa, a zarówno da to przestrzeń nauczycielowi, który
dopiero poznaje nowoczesne technologie i zaczyna szukać w nich swojego miejsca, a również tego, który bardzo dobrze już gdzieś tam wykorzystuje, wie co może do czego, więc da mu też szansę rozwinąć się. W Nearpodzie możemy tworzyć lekcje, zwykłe takie lekcje, czyli prezentacje, slajdy w połączeniu z aktywnościami, które angażują uczniów i my w czasie rzeczywistym widzimy efekty ich działań. Możemy stworzyć interaktywne wideo, czyli możemy do dowolnego filmiku, który mamy lub który znajdziemy na YouTubie, albo który jest w zasobach Nearpoda, dołożyć dwie funkcjonalności Nearpodowe. Pytanie otwarte, czyli open-ended question oraz quizowe. Czyli powodujemy tym samym, że uczniowie oglądają materiał filmowy aktywnie, są zaangażowani, muszą w trakcie coś zrobić. Mobilizujemy ich do myślenia, do zastanowienia się, do zatrzymania się, do przeanalizowania treści. Jest też opcja launch, dokładnie quick launch, czyli szybkie udostępnianie, czyli trzy funkcjonalności Nearpoda możemy uaktywnić, możemy uruchomić bez potrzeby zakładania nowej lekcji. Tą aktywnością jest draw it, czyli tablica do rysowania, collaborate board, czyli tablica do współpracy oraz pytanie otwarte, open-ended question. To są trzy funkcjonalności, które możemy w dowolnym momencie lekcji po prostu z Nearpoda uaktywnić bez konieczności tworzenia całej lekcji, bo na przykład w tym czasie mamy zaplanowaną pracę z multibookiem albo po prostu z podręcznikiem, czy też z ćwiczeniami, a gdzieś w nas pojawi się po prostu myśl, że chcemy teraz na przykład właśnie wykorzystać tablicę do współpracy. I oczywiście moglibyśmy wykorzystać Jamboard, moglibyśmy wykorzystać być może to, co jest na Teamsach, na Microsoftie, być może moglibyśmy wykorzystać Whiteboard Fee, ale jeżeli ustalamy sobie, że chcemy ujednolicić i uczniom, i rodzicom w miarę narzędzia, z których korzystamy, bo jest to faza początkowa i nie mieliśmy kultury pracy cyfrowej w szkole, to jest to idealne rozwiązanie, bo to narzędzie będą znali, będą wiedzieli, że najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome, będą wiedzieli, że teraz trzeba wpisać kod i my zaoszczędzimy sobie mnóstwo czasu i energii. Nearpod ma również dwa tryby pracy. Możemy uruchamiać lekcje w trybie rzeczywistym, live participation, czyli znacie to pewnie z Quizizo czy też z Kahoota, włączamy, uczniowie robią, my widzimy wyniki, ale co jest rewelacyjne, Nearpod oferuje nam dużo więcej niż tylko taki Quizizz albo Kahoot, ponieważ my możemy skupić się na rozwijaniu myślenia krytycznego, problemowego i wykorzystać funkcjonalności tak naprawdę do tego, aby nie skupiać się na tym, czy uczniowie nam odpowiedzą ABC, czy zaznaczą prawda, fałsz, tylko na tym, czy rzeczywiście oni potrafią i rozumieją i myślą. Wiąże się to oczywiście troszeczkę ze wzmożoną, z takim naszym przyzwyczajeniem do tego, że musimy analizować na przykład wyniki, jeśli robimy to później, każdego ucznia z osobna, nie mamy, wiecie, od razu zaznaczonego ABC i tak dalej, chociaż quiz też jest w Nearpodzie, to zresztą będziecie mogli zobaczyć, natomiast filozofia pracy z Nearpodem odchodzi właśnie od tego, żeby to była testomania i quizomania. I mamy jeszcze opcję student paced, czyli ja to nazywam zadaniem domowym kreatywnym, że uczeń rozwiązuje przygotowaną przez nas lekcję i aktywności jako w swoim czasie, w swoim tempie, czyli jeśli nie mamy lekcji online, a mamy lekcje, nauczanie zdalne na zasadzie, że przesyłamy uczniom materiały, to śmiało możemy po prostu uruchomić taką lekcję w tym trybie student paced, a sobie obserwować wyniki, które trafiają do raportów. Nearpod współpracuje z platformami. Jak ta współpraca wygląda? Nearpod, słuchajcie, się cały czas rozwija. Oni się naprawdę od kwietnia, od maja, kiedy nastąpiła ta pandemia, bardzo rozwijają i podejrzewam, że obszar współpracy z tymi platformami będzie coraz większy i coraz szerszy. Natomiast na razie objawia się to tym, że jeżeli ja chcę zapodać uczniom lekcję, to w momencie, kiedy ją utworzę i to mam ikonki Teamsów, ikonki Google Classroom,
na które mogę kliknąć, jeśli jestem zalogowana, to od razu on je mogę umieścić w tym zespole, w tym kanale, w którym akurat jestem. Jeśli ktoś korzysta z Zooma, może od razu, jeśli on jest twórcą danej lekcji, to może od razu po prostu ją włączyć również w takim czasie rzeczywistym, coś jak streaming na fejsie, tak? Teraz jak był click meeting, czyli od razu może też lecieć na Zoomie. No i mamy, jest też na Skype'ie, gdzie też jak jesteś zalogowany, to po prostu od razu udostępniasz link. Jaka jest, tyle mówię o tych zasobach i aktywnościach, no to jaka jest ta baza, jakie aktywności, jakie zasoby? No to zobaczcie, to są zasoby. Zasoby mamy, to wideo, o którym mówiłam, że możemy mieć w naszej lekcji interaktywne wideo, możemy tworzyć slajdy i to, co kocham w Nearpodzie, to jest minimalizm. Naprawdę, na początku byłam trochę w szoku, na takiej zasadzie, że wiecie, tutaj prezentacje, na których są animacje, na których są różne przejścia, w których jest 5000 efektów wow, że zanim skończymy tworzyć lekcje, to my jesteśmy mega zachwyceni nad tym, jakie można robić rzeczy, a niekoniecznie nasi uczniowie podzielają nasze zachwyty. Więc czasem jest tak, że my spędzamy mnóstwo czasu nad tym, żeby jak ta lekcja ma wyglądać i się zastanawiamy, czy taka czcionka, czy nie taka czcionka, czy taka animacja, czy nie taka animacja, a tak naprawdę nie o to chodzi. Nearpod tego nie ma. Nearpod ma mniej niż PowerPoint. Nearpod ma mniej niż Word. Na serio. Nearpod ma mega mało. Na serio. I my się nie skupiamy na pierdołach, tylko my się naprawdę skupiamy na treści i na celach edukacyjnych i na tym, po co w ogóle tą lekcję chcemy stworzyć i jakie aktywności chcemy dodać i co chcemy tą lekcją osiągnąć, na co chcemy, na rozwijanie jakich umiejętności chcemy zwrócić uwagę. I powiem wam, że to jest tak niesamowita dla mnie wartość dodana, że kocham Nearpod właśnie za to, że te slajdy są tak proste i tak minimalistyczne. Możemy zamieścić web content, to znaczy, że możemy, może nie do końca to jest osadzić, bo tam nie pobieramy embed kodu, czyli tego kodu do osadzania, tylko link wrzucamy tak jakby w slajd i wówczas dla uczestnika lekcji nie otwiera mu się wtedy ten link tak jakby w osobnej zakładce. Że wiecie, jak uczniom się zaczną otwierać nowe linki w kartach i w zakładkach, to potem dzieje się coś takiego, że uczeń nie wie, gdzie ma wrócić i co ma nacisnąć, i na przykład przez przypadek zamknie lekcję z nami. I potem tylko dostajemy informację, że on przez przypadek tak kliknął i tak dalej, to tutaj ten link otwiera się tak jakby w karcie, w slajdzie Nearpoda. I to jest takie fajne, że sobie może uczeń przeskrolować, widzi, zamknąć, a nie, że się mu otwiera na całym ekranie. Możemy wybrać jakieś grafiki 3D, które oferuje Nearpod. Te zasoby są cały czas powiększane też. Też widzę, że tam są cały czas dodawane nowe. Możemy zobaczyć w trójwymiarze płuca, możemy zobaczyć szkielet człowieka, możemy zobaczyć pająka w trójwymiarze, możemy zobaczyć płuca, więc sporo. Możemy zobaczyć wieżę Eiffla na przykład. Są też symulacje. Symulacje są dla nauczycieli ścisłowców. Nie rozumiem tych symulacji za bardzo. Rozumiem tabliczkę mnożenia. Tam się obcykam, oczywiście niestety to jest w języku angielskim, no ale działania matematyczne i zasoby są po prostu uniwersalne, międzynarodowe, więc fizycy i matematycy dają mi bardzo dużo informacji zwrotnych, że wykorzystują. Mamy wycieczkę wirtualną, czyli te zasoby też się coraz bardziej powiększają, możemy spróbować przenieść się do różnych miejsc. Tak? Oczywiście te miejsca jest łatwiej bądź trudniej znaleźć, w zależności czy piszemy nazwy po angielsku czy po polsku. Mamy też i to angliści albo szkoły, które są dwujęzyczne, powinny być mega zadowolone, bo mamy krótkie filmy BBC, takie do 3 minut wykorzystane i warto brać przykład z Nearpoda, jakie treści on wybiera, jakiej długości filmiki wykorzystuje na to nauczanie zdalne, bo jak sobie przejrzymy zasoby edukatorów Nearpodowych, to dla mnie jest to majstersztyk, jeśli chodzi o tworzenie lekcji online, sposób opisu instrukcji dla uczniów, sposób tworzenia, łączenia aktywności z treścią, sposób, no czas też w ogóle trwania takiej lekcji, tam nie ma, wiecie, przeładowania treści nad jakością, tam się stawia na jakość
i na jak największe wyciśnięcie z danej aktywności. I myślę, że już z samych tych inspiracji możemy bardzo dużo się nauczyć i przełożyć na naszą pracę, na nasze projektowanie lekcji dla uczniów i też na nasze podejście do uczenia. Możemy też, jeśli pracujemy na Microsoft Office 365, sobie wybrać na przykład prezentację w Swayu i jest tam mnóstwo wzorcowych prezentacji po angielsku. Cała baza prezydentów USA, świetnie opracowanych, my możemy je sobie zapisać do naszej biblioteki, możemy je później remiksować, dostosować, oczywiście te elementy, które są edytowalne i oczywiście na kopii. Ale też możemy, jeśli jesteśmy zalogowani do naszego Microsoftu, Office 365, bezpośrednio osadzić jakąś naszą prezentację swayowską. Możemy zrobić slideshow, czyli pokaz slajdów w slajdzie. I dla mnie językowca, gdy na przykład wprowadzam nowe słownictwo, to jest bardzo po prostu przydatne, dlatego że zamiast robić osobne slajdy, na przykład nie wiem, wprowadzam warzywa i robić tyle slajdów na każde warzywo, to ja mogę po prostu zrobić pokaz slajdów w slajdzie. I to jest bajeranckie, bo sobie wtedy scrolluję i wszystko mam na jednym slajdzie, super mi to się prezentuje i zaoszczędza mi to miejsca i ilości slajdów oczywiście. Mogę dodać audio i zarówno mogę dodać takie audio zewnętrzne, jak również mogę dodać, słuchajcie, siebie nagraną do każdego slajdu, ale nawet do pytania, jak potrzebuję uczniom coś wyjaśnić, co lepsze, uczeń odpowiadając, jeśli ja mu to umożliwię i włączę funkcję, może się również nagrać, więc to daje nam możliwość uaktywnienia uczniów milczków, uczniów takich wstydliwych, uczniów, którzy wolą powiedzieć niż na przykład napisać, albo uaktywnić właśnie trening czytania, trening wypowiadania się, nie tylko tych kilku uczniów, którzy się odezwą na lekcji, ale właśnie stawiając na wszystkich uczniów, żeby ich zaangażować. Możemy również dodać do slajdów plik PDF i to jest też super, bo czasem chcemy, żeby uczniowie się z czymś więcej zapoznali, albo dajemy zadania dla chętnych na przykład, czy też dla tych bardziej aktywnych i wtedy oni pojawia się takie okienko z tą strzałeczką, że mogą sobie ten PDF do siebie załadować i z niego po prostu skorzystać, czy wydrukować, czy przeczytać, to już w zależności od tego, jaki wy macie pomysł. No i teraz aktywności. Na razie opuszczam to Time to Climb, bo to jest po prostu zgamifikowana wersja quizu, więc to jest po prostu to samo co quiz, tylko zgamifikowany. Więc mamy to pytanie otwarte, w którym możemy do 1000 znaków napisać, więc to nie musi być pytanie, to może być pełne zadanie. Mamy tam opcje normalnie znaków specjalnych dla matematyków, tangensy, kotangensy, kosinusy, pierwiastki, jakieś całki, niecałki. Wszystko matematycy mogą być zadowoleni, bo po prostu mogą sobie wybierać i robić funkcje do kwadratu i tak dalej. I mamy tam możliwość też nie tylko pisania tekstu, ale dodania zdjęcia, dodania wideo, dodania też nagrania głosowego, ale również jako odpowiedź uczniowska może też być odpowiedź właśnie mówiona, ale też pisana. Matching pairs, jak widzicie, jest matching pairs, czyli dopasowanie par, ale również jest memory test. No i z reguły to jest bardzo mylone. Czasem osoby po prostu przez przypadek zrobią memory i potem piszą do mnie, pani Marto, ale czemu to nie działa tak, jak pani pokazywała? Już mówię, matching pairs powoduje, że możemy dodać inny obrazek do innego obrazka, obrazek do tekstu, tekst do innego tekstu. Czyli takie matching pairs może być wykorzystane i możemy z niego wycisnąć naprawdę bardzo dużo, bo możemy wykorzystać tylko tą jedną aktywność, którą wykorzystamy na trzy różne sposoby, żeby coś tam przetrenować u uczniów i ich uaktywnić. Natomiast memory test, no to tak jak memory, ta gra, możemy dopasować tylko ten sam tekst do tego samego tekstu i ten sam obrazek do tego samego obrazka. Natomiast co to znaczy, że jest test? Ta aktywność umożliwia nam zadania na koniec jakiegoś pytania testowego, czyli jak to wam powiedzieć, żeście to wyobraźni mieli. No na przykład wprowadzam meble, nie? Wprowadzam meble i mam na przykład meble, że mam obrazek do obrazka. Nie, że muszą tam krzesło z krzesłem, szafę z szafą. No i potem pojawia się na koniec pytanie, wo is der Schrank, czyli gdzie jest szafa?
No i uczeń musi wtedy zaznaczyć ten obrazek szafy. No, takie proste, ale dla uczniów na przykład właśnie ze specjalnymi potrzebami akurat super. Quiz. Quiz, do którego możemy dodać tekst, obrazek, film, audio, link, cokolwiek chcemy. Możemy również dodać jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Nie ma opcji mieszania pytań i odpowiedzi jeszcze, ale też tak jak ja powiedziałam, NIRPOT nie jest narzędziem do quizowania i testowania. To nie jest ich cel i to nie jest ich opcja, że temu ma służyć NIRPOT. Więc to też od razu chcę wyjaśnić, więc niekoniecznie będą pracowali nad rozwijaniem i będzie ich priorytetem rozwijanie aktywności quiz, tylko bardziej będą cały czas rozbudowywać całą platformę pod kątem właśnie zmienienia swojej filozofii uczenia się i kultury pracy. Flipgrid, i to jest super, dlatego że jak ktoś korzysta z Flipgrida, to jak wstawi link do Flipgrida nasz nauczycielski i link, który dajemy uczniom, w którym się nagrywają, to od razu w slajdzie cały Flipgrid się pojawia i uczniowie nie muszą po prostu przechodzić, logować się na innej stronie, tylko robią to w obrębie slajdu. Tablica DrawIt, która jest po prostu białą tablicą do rysowania, jeśli nie załączymy w tle na przykład karty pracy. I tutaj też jest ważne, że nie traktujemy lekcji online jak lekcji offline, czyli jeśli w offline dawaliśmy uczniom kartę pracy, na przykład z 20 zdaniami do uzupełnienia odmienionego czasowniczka albo wybrania odpowiedniego słowa, to absolutnie tutaj tego nie dajemy. Wybieramy maksymalnie 6, bo chodzi o to, żeby nie frustrować siebie i ucznia, nie zabierać za dużo czasu, ale żeby zobaczyć, czy on się czegoś nauczył, czy potrafi to robić. Więc to też, przynajmniej dla mnie, naprawdę powoduje taką refleksję nad tym, co rzeczywiście i jak ja zamieszczam w lekcji i po co to robię. Collaborate Board, czyli tablica współpracy z funkcją, słuchajcie, moderatora, czyli że ja mogę zaznaczyć, że chcę moderować każdą odpowiedź pojawiającą się, czyli co to znaczy? To znaczy, że zanim pojawi się na wspólnej tablicy jakaś informacja od ucznia, którą widzą wszyscy zaangażowani, ja sobie widzę i jak jest akceptowalna, uczeń sobie tam, wiecie, jakiegoś żarciku nie zrobił, wiemy przecież, że czasem może tak się zdarzyć, no to akceptuję zielonym ptaszkiem, jak nie, to krzyżykiem, to tylko ja widzę, bo przecież nikt nie każe mi udostępniać uczniom widoku nauczyciela, więc oni tego widzieć nie muszą. Później jest poll, jest ankietka i później jest uzupełnianie luk. I to jest też ciekawe, że my nie widzimy, jak uczniowie to zrobią. Uczniom samym się pokaże, czy zrobili dobrze, czy nie, więc to też jest taka informacja dla nas, że robimy to po coś, po to, żeby teraz uczniów uaktywnić, spytać się, jak im poszło, a ile punktów zdobyli, a czy wszystko mieli dobrze, a jak myślą, czy coś im źle poszło, czyli nie tylko do tego, że robimy aktywność, żeby był wynik, 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 odhaczyć, nie wiem, wystawić ocenę, wystawić ilość punktów i tak dalej, tylko te odpowiedzi aktywności uczniów mają nam do czegoś służyć, mamy z tym zrobić coś więcej. No i ten memorytes, o którym mówiłam. No dobrze, czyli mamy za sobą. Co jest ważne też w NIRPODzie? Biblioteka zasobów. My mamy dostęp do biblioteki NIRPODa. Oczywiście na każdym levelu, poziomie NIRPODa, oczywiście jest ograniczona ilość, czyli powiedzmy na tym najtańszym możemy tworzyć do 100 mega, i mamy ograniczony dostęp do biblioteki, ale i tak mamy dostęp, na serio, i tak tego jest dużo. Możemy sobie poprzeglądać, niestety nie jest to dostosowane absolutnie do naszych lekcji, znaczy jeśli chodzi o przedmiotowe lekcje, czy też w ogóle do europejskiego systemu, natomiast ja uważam, że warto się po prostu inspirować, dlatego że
i przeglądać sobie te lekcje po prostu, zapisywać do swojej biblioteki, przyjrzeć się, jak jest zrobiona lekcja realioznawcza, albo jak jest zrobiona lekcja z matematyki na przykład, bo to rozwija też nas jako nauczycieli. To powoduje, że my też mamy na przykład refleksję, że a może dobra, spróbuję tak, spróbuję wykorzystać to jako inspirację, spróbuję zrobić w ten sposób, zobaczę, jak mi to wyjdzie, zobaczę, z jaką informacją zwrotną spotkam się od uczniów. Dla mnie jest to bardzo inspirujące i bardzo rozwojowe i warto przeglądać po prostu bibliotekę zasobów. Ona nie jest tutaj po nic, ona jest po coś. Pomimo, że jest w języku angielskim, nie szkodzi. Można zobaczyć, można też zobaczyć, że te lekcje nie są przeładowane i porównać sobie czasem, widząc nasze lekcje, jakie są stworzone i jeśli, a wiadomym jest, że jak się napracujemy i stworzymy lekcje, to potem po prostu podświadomie chcemy ją zrealizować, bo chcemy ją skończyć i chcemy dojść do końca, co nie zawsze przecież nam się udaje, więc lepiej zrobić mniej i nad czymś się zatrzymać albo do czegoś wrócić, niż zrobić lekcję przeładowaną, gdzie po prostu my i uczniowie będą we frustracji i w takim zniesmaczeniu. Baza filmów interaktywnych, no to jest też, zobaczcie. No i mogę ja mam pytania jeszcze, tylko dobra, dobrze, no, no, no. Dalej, tak żeby nic nie uciekło. Słuchajcie, pierwsze pytanie, wiem, powiedziałeś przed chwilą, że jest w języku angielskim, czyli języka polskiego nie ma, bo tu pytanie, czy będzie w języku polskim. Nie, dobra, już mówię, to nie funkcjonuje tak, to właśnie to jest to, że NIRPOD przynajmniej na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje tak, jak na przykład Learning Appsy. Że sobie wpisujemy i widzimy. Tak naprawdę nie mają tego totalnie opracowane, oczywiście z Anglii se poznajdują wszystkie swoje, bo jak piszę po angielsku, to jestem w stanie znaleźć masę rzeczy. Jak piszę po polsku, bo i nawet wiem, czego szukam, bo wiecie, ja już naprawdę przeprowadziłam tych szkoleń trochę i znam nauczycieli, którzy tworzą lekcje i po niemiecku, i po polsku, i z różnych przedmiotów, nie jestem w stanie tak tych lekcji znaleźć i ja pytałam ekipę NIRPODA, bo ja tam czasem sobie z nimi koresponduję, no to powiedzieli, że po prostu że na razie tego typu opcji nie ma, ale jest inna. My nauczyciele możemy sobie po linku udostępniać nasze lekcje albo do wglądu, albo do linku edytowalnego, czyli że możemy zapisać w naszej bibliotece i remiksować wtedy, więc taka jest możliwość. Natomiast dobrze, czyli menu też jest po prostu po angielsku. To tu ewentualnie Ewa możemy się zawsze jakby wspomagać tym, co robią nasi uczniowie, czyli autotłumacz. W przeglądarce. Tak, drugie... tylko uwaga, powiem tak, bo jak ja prowadziłam szkolenia dla germanistów, to sobie właśnie włączali przez tłumacza i to jest super, bo przecież jak robimy z Microsoft Edge, to od razu nam mówi, że przetłumaczy i zresztą Chrome też tak ma. Natomiast uwaga, w momencie, kiedy nauczycielki potem z niemieckiego zaczęły na slajdach tworzyć, wiecie, po niemiecku napisy, lekcje i tak dalej, to im się to tłumaczyło nieporadnie na polski. Bo ten tłumacz tłumaczył wszystko, co robimy. On sobie nie oddzielił tylko, wiecie, designu strony i tego wszystkiego, ale również to, co w środku robiły, więc musiały sobie to wyłączyć. Natomiast w naszym szkoleniu pro będziemy tak krok po kroku poznawać każdą aktywność, że zobaczycie, że to jest tak schematyczne i tak proste, jak się kilka rzeczy zrobi, że ten angielski przestanie przeszkadzać. Naprawdę. Dobrze, to jeszcze dwa szybciutkie pytania. Czy jest płatny? Ta pierwsza wersja do 100 mega nie jest płatna. To jest na jeden mail. Nie? Czyli jak tworzysz na maila, no to masz do 100 mega bezpłatnej, ale NIRPOD organizuje masę takich kursów, że jak się przejdzie jakieś tam kursy, to można uzyskać dostęp do tego wyższego szczebla i wtedy już jest na przykład ileś giga. Więc trzeba śledzić, trzeba być odważnym, nie bać się angielskiego i po prostu próbować. Dobrze. I ostatnie pytanie, tym razem z Facebooka. Jak jest z logowaniem? To znaczy tu pani Ania pisze, wie, że może poprowadzić lekcję bez logowania uczniów, ale czy na przykład kiedy będzie chciała, by uczniowie odpowiedzieli na pytania, to mogą podpisać się swoim imieniem, czy będą zupełnie anonimowy, tak jak to ma miejsce w Mentimeter?
Nie, tutaj nie będą antonimowi, to on od razu wymaga od nas albo, że zaznaczamy opcję lekcji, że uczniowie muszą się zalogować przez na przykład konto G Suite'owe albo przez konto Office 365, albo jeśli tego nie zaznaczymy, to wpisują swoje imię na przykład z pierwszą literą nazwiska, ja tak praktykuję, więc ta, i my wtedy mamy dane, ja to też będę pokazywać, tak jak mówię, my nie jesteśmy w stanie przeanalizować po prostu w tej godzinie, jak wyglądają raporty, całej klasy, jak wyglądają raporty pojedynczego ucznia, natomiast mam zamiar zaraz z Wami przeprowadzić mini lekcje, to trochę będziecie widzieć, jak to wygląda z poziomu nauczyciela. Dobrze, to już Ci nie przeszkadzam, dziękuję bardzo za tą szybką sesję i wracamy do planu. Zobaczcie, baza filmów interaktywnych, zobaczcie, jak długie tu są filmy, i zadajcie sobie pytanie, jakie filmy my zadajemy naszym uczniom. Uwaga, te filmy tu minuta 30, minuta 10 mają jeszcze w trakcie dwie aktywności, które obligują ucznia do zastanowienia, do zatrzymania się nad tym, co oglądają. Powiem Wam, że to mi osobiście to daje bardzo dużo do myślenia, bo to też pokazuje, to tak jak mówię, to jest teraz moje ulubione po prostu hasło, filozofia oraz kultura pracy online, która myślę, że doskonale przełoży się też na naszą pracę stacjonarną, bo jeśli postaramy się tak jakby wznieść ponad te wszystkie problemy, wyzwania, które się pojawiają i trochę spojrzeć na to tak obiektywnie, to jednak to nauczanie zdalne nam bardzo dużo pokazuje różnych naszych mankamentów, również moich, które dostrzegłam w lekcjach stacjonarnych, jakie prowadziłam. Więc naprawdę warto też tutaj sobie zajrzeć. Mówiłam o opcji szybkiego udostępniania, tak ona wygląda. Obok profilu, jak jesteśmy zalogowani, mamy Quick Lunch. To jest, widzicie, w formie beta, czyli jedna z najnowszych funkcjonalności. Możemy po prostu, na przykład mamy na slajdzie napisane, słuchajcie, a teraz 10 minut pracujecie nad ćwiczeniem w podręczniku czy w książce, możemy bezpośrednio tutaj włączyć timer taki duży, uczniowie sobie spokojnie pracują, ale widzą, ile czasu mija i się wtedy też nie stresują, a my nie musimy, nie wiem, włączać na przykład innej strony, innego linku, w którym się pojawi czas. Możemy właśnie zadać to pytanie otwarte, narysować albo po prostu uruchomić tablicę do współpracy. O filozofii lekcji zdalnych cały czas Wam mówiłam, w związku z tym nie będę się tutaj zatrzymywać, a przejdę już do tego, co ma być taką wisienką na torcie i takim mięchem tego naszego spotkania, czyli zaproszę Was do tego, żebyśmy się uczyli przez doświadczenie, czyli staniecie się teraz takim moim uczniem w mojej mini lekcji. Od razu powiem, że to nie jest lekcja wzorcowa, bo raczej chciałam Wam pokazać różne funkcjonalności i komentować je z metapoziomu, czyli z poziomu tego, jak to widzę ja, nauczyciel. Więc nie traktujcie tego jako wzorcową, jest przeładowana, ale zrobiłam to świadomie na cel pokazowy, żebyście jak najwięcej skorzystali, bo to, co chcemy zaoferować uczniom, zawsze musi przejść przez nas, pamiętajcie o tym. To najpierw my, potem jak da radę to członka młodszego naszej rodziny, żeby uzyskać od niego informację zwrotną, a potem dopiero od uczniów, zaoszczędzimy sobie frustracji, zaoszczędzimy sobie nerwów i zaoszczędzimy sobie smutku, który może w nas powstać w związku z faktem, że się narobiliśmy, napracowaliśmy i nie wyszło tak, jak oczekiwaliśmy. Więc pamiętajcie o tym, że to jest bardzo ważne, żeby samemu doświadczyć tego, co ma doświadczyć nasz uczeń. W związku z tym za chwilę, i tu bardzo Cię Sylwek proszę, jakbyś mógł na czacie napisać www.nir.com, bo za chwilę, jak wejdziecie na tą stronę nir.com, to pojawi Wam się taki slajd, który tu widzicie. Tu widzicie ten slajd. I Wy w tym momencie, jak uczniowie, jesteście zainteresowani tylko tym pomarańczowym kwadracikiem Students Join a Lesson, czyli uczniowie dołączcie do mojej lekcji i tu wpiszecie kod, który ja zaraz uaktywnię, włączając dla Was lekcję. Czy to jest jasne? Sylwek, daj znać, czy ludzie piszą, że jest jasne. Jak słoneczko. Super, dobra. Więc tak będzie na tej stronie. I teraz
zapraszam Was na mini lekcję, którą przygotowałam. Wiecie, co jeszcze kocham w Nearpodzie? Że tam można w bardzo łatwy sposób dodawać gify. I już nie wyobrażam sobie w ogóle lekcji, której nie zaczynam, jak już robię z uczniami, żeby był gif na koniec i gif na początek i niektórzy już na to normalnie czekają. Więc zobaczcie, ja teraz jestem na Nearpodzie i włączę na moim koncie, nie patrzcie się za bardzo po lewej, bo ja mam takie konto, wiecie, naprawdę full wypas, już chyba nie można mieć bardziej wypasionego, jest live participation, czyli lekcja na żywo. I teraz jest to pytanie, które Sylwek mi podawał od jednej z pań. Zobaczcie, pojawia mi się okienko, jest napisane, że na przykład uczniowie mogą wejść na joinnearpod.com, jasne, że mogą, to już jest wszystko, jak wy opracujecie z uczniami. Ja już mam sprawdzone, że po prostu uczniom czasem nie działa bezpośredni link. Czyli ja bym też mogła Wam teraz, ja to zrobię oczywiście, przełączę, mogłabym Wam bezpośredni link skopiować i ja to robię. Ctrl V, daję bezpośredni link. Ale również często jest tak, że mi uczniowie mówią, proszę Pani, mi to nie działa, otwiera się czarny i tak dalej. W związku z tym już są nauczeni, że mówię, że mają wejść, tak jak Sylwek Wam napisał, na www.nearpod.com i wpisać ten kod, który tutaj jest, który im też kopiuje albo dyktuje. Więc ja Wam też jeszcze skopiuję na klik meetingu, ale też powiem na głos. Duże Q, 7, duże B, duże K i duże F. Później pojawi Wam się okienko, żebyście wpisali swoje imię, pierwszą literę nazwiska możecie, bo może imiona się powtórzą, i join the lesson. I join the... O, ja już mam 9 osób, fantastycznie. Widzi? I teraz tak, Wy sobie działajcie na Waszej zakładce uczniowskiej, ale podejrzewam, że ciekawość Was zżera, co się dzieje u mnie. Więc jak odpowiecie na pytanie, zobaczycie tam ze strony ucznia, no to sobie przechodźcie na tego click meeting, żeby zobaczyć, co ja Wam udostępniam, czyli jak to wygląda z panelu nauczycielskiego. Ja będę oczywiście komentować cały czas, będę gadać, ale wiem, że możecie być po prostu ciekawi, w związku z tym zaglądajcie. Ja tu na Was czekam, widzicie, czekam na Was tutaj z herbatką przy komputerze. GIF jest właśnie na temat, już mam 23 osoby, bardzo się cieszę. Można dołączyć w każdym momencie. To też mówię, uczniów może wyrzucić. Wówczas, zobaczcie, tu jest kod u góry napisany i zawsze z poziomu Nearpoda oni widzą ten kod tu u góry i zawsze mogą wejść jeszcze raz. Możemy też nacisnąć tą strzałkę i pobrać jeszcze raz link i najwyżej im dać. Zawsze to jest tu w lewym górnym rogu. Lekcja na tym poziomie bezpłatnym mieści do 40 uczniów. Natomiast u mnie może być więcej, jeśli będzie taka potrzeba, ja już mam 39, normalnie już by mi nie wpuszczało, ale jeszcze można. Super, widzę Was, jest Was dużo. Ech, dobra, więc tu mam 36, ale tu mi pokazuje, że już jest 39 osób. No, już jest 39, czasem później zaskoczy. Dobra, słuchajcie, jak ktoś dojdzie w trakcie, jest zainteresowany, proszę. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, może tylko patrzeć i słuchać tutaj na kliku. Lecimy w takim razie, słuchajcie. Chciałabym Was pytać o samopoczucie, bo w sumie zaczęliśmy to spotkanie praktycznie 45 minut temu, a ja się w ogóle nie dowiedziałam, jak Wy się macie. Więc chciałabym się dowiedzieć, jak się macie. I na następnym slajdzie przygotowałam dla Was krótką ankietkę. Wymieniłam tam różne zestawy nastrojów, A, B, C, D. I chciałabym, żebyście dopasowali, wybrali ten nastrój, który najbardziej odzwierciedla Wasz na tu i teraz. Bardzo proszę, wybierzcie. Jednocześnie ja pokażę Wam, ponieważ udostępniam ekran i niekoniecznie chciałabym, żeby wszyscy widzieli Wasze tutaj dane, niki, ksywki albo nazwiska. Nearpod mi daje możliwość, zobaczcie, ukrycia imion studentów. Tu mam takie oko w prawym dolnym rogu i są tylko gwiazdki. A słuchajcie, być może gwiazdki nie brzmią zbyt dobrze politycznie, ale powodują, że nie koncentrujemy się na tym, kto co napisał, tylko koncentrujemy się na tym, co nie koncentrujemy się na tym, kto napisał, tylko co zostało napisane, czyli na treściach. No i zobaczcie, mi się tu pięknie robi ankietka, coraz więcej osób odpowiada. Widzę, że na równi idziemy spokojny i szczęśliwy, ale mamy też zmęczonych i podekscytowanych, zaciekawionych i podekscytowanych, super, ale słuchajcie, jeszcze dużo osób nie odpowiedziało, spróbujcie odpowiedzieć.
F, widzę, że przewaga, chociaż zielony goni, czyli odpowiedź C. Super. Słuchajcie, bardzo was, wiecie, nasz czas nagli, więc ja no niestety będę trochę pędziła, ale pokażę wam, bo ja jestem panią i władczynią, czyli jak ja przewinę teraz slajd w czasie rzeczywistym, to sorry, ale wy już do niego wrócić nie możecie. W związku z tym tu trzeba być też bardzo czujnym, bo czasem ucznia wyrzuciło, czasem nie z jego winy, to wiecie, ja NIRPOD w trzech klasach, w których uczę, NIRPODa zaczęłam już od września wykorzystywać. Pozwalałam uczniom przynosić urządzenia mobilne i po prostu testowaliśmy, uczyliśmy się na lekcjach, więc z tymi uczniami mi było bardzo łatwo przejść, bo oni wiedzieli. Natomiast z uczniami, których zaczynamy wprowadzać, no to trzeba sobie wziąć poprawkę na to, że wszystko co nowe, no wymaga troszkę cierpliwości i przećwiczenia. I teraz ja wam udostępniam mój pulpit nauczyciela, ale normalnie nie muszę tego robić i pokazywać uczniom, jeżeli jestem na Teamsach albo na Google Classroom. Mogę po prostu zrobić ankietkę i chcieć, żeby jakiś uczeń mi teraz wyciągnął wnioski z tej ankietki, bo na przykład ważne jest na moim przedmiocie czytanie wyników ankiet. Więc ja mam tutaj taki przycisk share i w tym momencie wy jako uczniowie powinniście zobaczyć ogólne wyniki naszej ankietki. I ja mogę na przykład powiedzieć, że Kasia ma teraz na przykład wyciągnąć wnioski z tego, tak? Więc to jest też, słuchajcie, super do tego, żeby wyciskać z jednej aktywności jak najwięcej. No i teraz już przestaję udostępniać i idziemy dalej. Dziękuję wam za tą aktywność. Słuchajcie, przyjrzyjcie się temu miejscu. Jesteśmy tutaj w krainie pewnej i tutaj mamy taką wirtualną wycieczkę. Napiszcie mi, ja sobie teraz przejdę na Click Meeting, gdzie, jak myślicie, gdzie jesteśmy? Napiszcie mi na czacie, jak myślicie, gdzie jesteśmy. Ja teraz przeniosłam, teraz sorry, ale musicie u siebie korzystać, bo ja teraz się przeniosłam, bo chcę przeczytać na czacie, co się dzieje. Ja w razie czego odczytuję z Facebooka. Mój osobisty typ to San Escobar, tylko zimą. Aha, okej, okay, dobra. Czekam na was, co napiszecie, jakie są wasze typy, gdzie jesteście. No dobra, to tutaj na czacie. Okej, super. No możecie sobie to przybliżyć, oddalić. No i teraz to samo, o co was spytałam na takim czacie. Zobaczcie, jak można fajnie wykorzystać w open-ended question. Bardzo mamy Alaskę na Facebooku. No to bardzo proszę, teraz możecie napisać. Ja nie będę musiała się przeklikiwać na Click Meeting, tylko możecie zobaczyć fantastycznie, jak mi odpowiadacie u mnie. Zobaczcie, ile nas jest, 49 osób, super. Mamy Finlandię, nie mam pojęcia, Polska, Podlasie, Islandia, super, odpowiadacie. No i Laponia, i ja teraz mogę, na przykład jest tu poprawna odpowiedź, no to ja mogę je wam udostępnić i powiedzieć, zobaczcie, to jest poprawna odpowiedź, zobaczcie, że dalej są gwiazdki, więc w sumie to nie jest ważne, kto to dał. Tak, to była Finlandia, dokładnie Lapland, czyli Laponia. No, wczoraj były Mikołajki, w związku z tym trochę przenieśliśmy się do kraju Mikołaja. Niektórzy uczniowie mają swoje Google VR-owe i oni mogą po prostu, oni czasem zakładają. Moja koleżanka anglistka mówiła, że na jej realioznawczej lekcji ostatnio uczniowie założyli sobie i normalnie korzystali z tych pełnych możliwości. Przechodzę dalej, słuchajcie. I teraz zobaczcie tą tablicę do współpracy. Na kolejnym slajdzie ja wymyśliłam, że będzie tablica do współpracy i zobaczcie, że mi się pokazuje informacja, że ten slajd to jest tablica do współpracy. Czy chciałabyś zatwierdzić komentarze uczniów, zanim one zostaną zapostowane? No, ja się zastanawiam, myślę o tym, w jakiej klasie jestem, no i myślę sobie, dobra, to ja chcę zatwierdzać. Jeżeli bym nie chciała zatwierdzać, to naciskam wtedy no, ale ja chcę zatwierdzać. W związku z tym napiszcie mi, jakie prezenty przyniósł wam Mikołaj i będziecie widzieć, tu piszecie, a jak chcecie, to możecie zdjęcie znaleźć, a ja zobaczcie, szlifierka zarobiście, w ogóle jaki fajny prezent. Możecie serduszkami lubić siebie,
jak szybko piszecie, kasę ktoś dostał, kozaki, kalendarz, zapomniał o mnie, bardzo mi przykro, rachunki, dobry dzień z rodziną, fantastycznie, odkurzacz, świąteczny kubek, ajnetasze, rodzynki w czekoladzie, super, też lubię, bielizna, kosmetyki, skarpety i czekolada. Skarpety to tak często, nie? Są odpoczynek, super, byłem niegrzeczny, krem, słodycze, TV, owoce, książkę, nic. To trzeba sobie samemu prezent sprawić. Nic. Tutaj ktoś dostał skiter, super, udało się zdjęcie, kredyt hipoteczny. Szarlotka, przepraszam, usunęłam przez przypadek komuś, bardzo przepraszam, dobry humor, perfumy, czekoladki, można wpisać jeszcze raz. Książkę, niespodziankę, całuski od wnuków, boks kosmetyków. No i zobaczcie, możecie sobie serduszeczka, jak czyjaś prezent Wam się podoba, to możecie serduszka nawzajem dodawać, czyli można też to potraktować jako na przykład też jakieś głosowanie, jednocześnie zbieranie opinii, o mam tu jeszcze jedną, byłem niegrzeczny, więc tak to wygląda i tak funkcjonuje ta tablica do współpracy. Ja często tutaj z uczniami po prostu robię słówka, nie? Ja mówię jakieś słówko po niemiecku, a oni muszą mi tu wpisać i wtedy nie robię oczywiście zatwierdzania komentarzy, tylko jak ktoś napisał źle, to usuwam bezpośrednio tutaj koszem. Bardzo im się to podoba, a to jest też lepsze niż jak mi piszą na czacie. Dobrze, idziemy dalej. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda link w slajdzie. Kliknijcie sobie w ten link. I tak sobie przeskrolujcie, nie macie tutaj jakiegoś konkretnego zadania, tylko sobie po prostu przeskrolujcie, co tam jest. Zobaczcie, że on Wam się nie otwiera w nowej karcie, tylko otwiera Wam się wewnątrz slajdu, więc uczeń jak sobie tego nie rozszerzy na cały ekran, to nie ma opcji, żeby coś wyszedł z naszej lekcji, coś zamknął niepotrzebnego, tylko może się poruszać w obrębie tego linku. To tutaj właśnie chciałam Wam pokazać, jak to funkcjonuje, idziemy dalej. No i znowu mamy takie pytanie otwarte, no test trochę Waszej spostrzegawczości, czy zauważyliście przez tą chwilkę, o jakich krajach była mowa w artykule? O jakich krajach była mowa, słuchajcie, w artykule? Dajcie mi znać. Czy zapamiętaliście, co tam było? No nie możecie się już cofnąć, niestety. Nie, nie, o Finlandia, ktoś zapamiętał. Finlandia, no tam była jeszcze Turcja, Norwegia była też, o Grenlandia, Turcja, tak jest, skandynawskich, no tak jest, więc widzicie. Okej, bardzo Wam dziękuję, idziemy dalej. Teraz mamy the drawit, narysujcie choineczkę. Wybierzcie sobie tam z paska narzędzi zielony kolorek, narysujcie, jak narysujecie, napiszcie submit. Zobaczcie, że można też dodać obrazek z tego paska narzędzi, możemy również wybrać tekst i na przykład podpisać choinkę wesołych świąt. Więc spróbujcie to przetestować, jak to działa. O, pierwsze choineczki już nam się tworzą. Ważne jest, żebyście zobaczyli, jak taka tablica do rysowania funkcjonuje, jak źle się rysuje myszką, żeby też później uczniom czasem nie zadawać nie wiadomo jakich zadań. Więc też trzeba poznać narzędzie, sprawdzić, jak ono funkcjonuje, żeby później nie frustrować uczniów, bo oczywiście to jest frajda, to rysowanie, ale żeby fajnie narysować, pamiętajcie, że to nie jest praca plastyczna w ogóle, tak? Chyba, że ktoś pracuje na urządzeniu mobilnym, tablecie na przykład i ma rysik, to wtedy może się tutaj rzeczywiście pobawić. Jak już narysujecie, to naciskacie submit, i wtedy ja już mam na zielono, zobaczcie, ja sobie mogę powiększyć, zobaczyć, mam tu już znowu przycisk share, mogę udostępnić innym na przykład, jeżeli by tu była ukryta karta pracy, to mogłabym kartę pracy udostępnić jakiegoś ucznia wszystkim, żeby na przykład przeczytali, oni sprawdzili, czy jest błąd, czy nie ma błędu, czyli tą odpowiedzialność z siebie trochę przekładam też na innych po prostu uczniów, więc o pięknie, tutaj ktoś dodał i obrazeczek i trochę pomalował na tym obrazeczku, fantastycznie, wszyscy jesteście artystami, tutaj też po niemiecku, Frohe Weihnachten, tu piękna choinka, dorysowana gwiazdka, no bardzo pięknie, widzę, że możecie się trochę wyżyć tak artystycznie, super, bardzo też szybko, widzicie, mam podgląd do wszystkiego, widzę na bieżąco, mogę reagować, tutaj ktoś nie reaguje, jakbym sobie pokazała imiona, to bym się mogła spytać, Jolu, czy cię wyrzuciło, czy masz problemy z internetem, co się stało, dlaczego nie rysujesz, więc uczniowie też są trochę zdziwieni, że pani wszystko wie i widzi i też tacy, i to też jest takie poczucie, dajemy uczniom takie poczucie, że się nimi interesujemy,
co nie zawsze jest możliwe, jak prowadzimy tą lekcję online zdalną, bo masa uczniów się po prostu nie odzywa, nie jest aktywna, jest bierna i skupiamy się na tych, którzy są na przykład aktywni. Dobra, słuchajcie, ja mamy trochę jeszcze, a mamy mało czasu, pokazuję kolejną aktywność, czyli połącz bajki z tytułami, czyli matching pairs. I co ja tutaj widzę po mojej stronie? Widzę, ile prób dany uczeń podjął, czyli jeżeli podjął tyle prób, ile ja zrobiłam par, no to super, wiadomo, że się nie pomylił, natomiast jeśli prób jest więcej, to znaczy, że się gdzieś pomylił, czyli coś sprawiło trudność i wtedy dopytuję, co sprawiło trudność. Taka autoewaluacja i autorefleksja też uczniów, powtórzenie też tego, być może co źle zostało zrobione, także słuchajcie, tak to działa w ten sposób. Bardzo Wam dziękuję tu za aktywności. Ja mam opcję jeszcze, że mogę wszystkie pary tu pokazać, że było Kraina Lodu, Renifer Nico ratuje święta, Grinch świąt nie będzie oraz opowieści z Narni. Widzę, że niektórym bardzo szybko poszło, niektórym łatwo, niektórym trudno. Można też tablicę do rysowania wykorzystać w taki sposób, że dodajemy kartę pracy. Tutaj dodałam Wam kartę pracy, znajdź różnicę. Zaznaczcie mi dwie różnice, nie musicie wszystkich szukać. Zaznaczcie dwie różnice pomiędzy tymi Mikołajami. Wiecie, że w lekcja online nie może być odzwierciedleniem lekcji stacjonarnej. Po pierwsze robimy je krótsze, po drugie czas koncentracji uczniów na przekazywanych im treściach niestety jest krótszy ze względu na to, że tyle czasu przebywają online i są po prostu przebodźcowani. Dlatego warto też wziąć pod uwagę, żeby zrobić jakieś takie krótkie aktywności, które ich na czymś zafokusują, albo totalnie będą od czapy, że spowodują, że oni po prostu na chwilę skupią się na czymś innym, po to, żeby znowu później skupić się na naszych lekcjach. No pięknie znajdujecie pary, zostawiłabym Wam tak więcej czasu, ale niestety jestem ograniczona czasowo. No i teraz kolejne, zobaczcie, podaję uczniom, bo dużo uczniów wyrzuca na przykład, albo im laguje, że mnie nie słyszą, słyszą porwaną moją wypowiedź, co z pewnością zdarzyło Wam się na niejednym szkoleniu, co bardzo frustruje. Więc ja im piszę jeszcze na slajdzie informacje, co będzie się działo później. Też dlatego, że ja nie lubię zaskakiwać uczniów w takim kontekście, który mógłby ich zestresować. Nie na tym mi zależy. Więc na następnym slajdzie pojawi się wierszyk o świętym Mikołaju. Przeczytaj go uważnie. Możesz czytać w myślach lub na głos. Spróbuj zrobić to kilka razy. Skoncentruj się na najważniejszych informacjach, ponieważ potem pojawi się zadanie związane z tym wierszykiem. Czyli uczeń wie, o co chodzi i że ma się po prostu skupić i przeczytać uważnie. W związku z tym, no wy nie będziecie teraz tego robić i czytać uważnie, ale pokazuję Wam, jaki przebieg powinien być do tego typu ćwiczenia. Dajemy uczniom wtedy czas, czy też jak zadajemy im to jako zadanie domowe, to oni sami sobie wtedy wiedzą, że mają się tutaj zatrzymać. No i kolejną aktywnością jest uzupełnij luki, czyli jest ten wierszyk z pewnymi lukami i oni na podstawie tego mają to uzupełnić, czyli przebrany Mikołaj czapkę ma, no i przesuwamy czerwoną. I to, co Wam mówiłam, ja tutaj nie mam wyników, ja nie będę widziała wyników Waszych. Wy będziecie widzieć, czy zrobiliście dobrze, jak naciśniecie dan. Jak ja teraz nacisnę dan, to mam informację, że no niestety tylko jedną zrobiłam i mogę spróbować zrobić na nowo. Natomiast warto wtedy spytać uczniów, właśnie przeczytać, że poprosić ich, żeby przeczytali, żebyśmy wspólnie sprawdzili, poprawili, więc do tego nam ma to służyć, a nie tylko, żeby odhaczyć po prostu kolejną aktywność, która niewiele wniesie. No i teraz jest ostatnie pytanie, znowu wykorzystanie otwartego, na podstawie tej mini lekcji. Spróbujcie napisać mi takie, jakie Waszym zdaniem ma cechy NIRPOT, jakie Waszym zdaniem na podstawie tego, co tutaj doświadczyliście, ma cechy NIRPOT, napiszcie po prostu i zatwierdźcie. Ja sobie tutaj przeczytam, co zbierzecie z niego najbardziej, jak myślicie, co jest takie charakterystyczne, różnorodność, ok, już pojawiła się pierwsza odpowiedź.
cudowne, aktywizujące wszystkich uczniów, dynamiczny, interaktywny, różnorodny, świetnie, uaktywnia uczniów, fantastycznie, też się z tym zgadzam, wielozadaniowość jest superaśny, aktywność, zaangażowanie, dobry, wydajny, angażuje uczniów do działania, interaktywność, zabawa, nauka, zobaczcie, cały czas mam was jako gwiazdki, tak naprawdę nie interesuje mnie, co Jola napisała, albo co Krzysiu napisał, tylko raczej interesuje mnie to mięcho, czyli co napisaliście. I nawet jeżeli ja tu bym miała na przykład, jakie cechy ma Święty Mikołaj napisane na bazie tego wierszyka, którego uczniowie wcześniej czytali, to mogę na przykład teraz udostępnić odpowiedź jednej z osób, naciskam share i wtedy na przykład mówię, M.A. Melko, przeczytaj tą odpowiedź. Zgadzasz się z tym? A może masz inne zdanie na ten temat, więc wyciskajmy z każdej aktywności jak najwięcej. Tu widzę rewelacja, lekcja w jednym miejscu, prowadzenie ucznia za rękę, atrakcyjny, zabawa i nauka, różnorodny, tu widzę, jeszcze piszecie, wow, pierwszy raz widzę ten program, zrobił na mnie ogromne wrażenie, podoba mi się, bardzo się cieszę, zapraszam na uczenie się nasze wspólne krok po kroku, interakcja jest też tak bardzo, a słuchajcie, to ja tą lekcję zrobiłam, powiedziałam wam, to nie jest wzorcowa lekcja, bo ona ma za dużo aktywności, my nie powinniśmy przebodźcowywać uczniów zbyt dużą ilością aktywności, tylko pamiętać o tym, że mamy ich prowokować do myślenia, do przetwarzania i do angażowania się w różny sposób, a dana aktywność Nirpoda ma nam to po prostu umożliwić. Więc moja lekcja nie jest wzorcowa, a i tak nie wykorzystywałam wszystkich funkcji, więc zobaczcie, jakie nam daje atuty i asy w rękawie, że każda lekcja może być przygodą, bo możemy do niej wykorzystać coś innego dla uczniów. Bardzo wam dziękuję za tą aktywność, no i oczywiście słuchajcie, aktywność na koniec i tutaj nie jest Santa is coming, tylko to jest Santa was coming, bo już Mikołajki były. No i teraz ważna informacja, jak ja chcę zakończyć moją lekcję, to na środku mam taką strzałkę i naciskam end session i wy wszyscy dostaliście teraz, jak ja nacisnę yes, informację, że nauczyciel zakończył tą sesję. Ja wracam do moich tutaj, zobaczcie, mojej biblioteki, po lewej stronie mam raporty, i automatycznie cała wasza aktywność zapisała się tutaj i ja mogę widzieć, jakie było wasze zaangażowanie, jak były odpowiedzi na poszczególne aktywności, a jeśli sobie załaduję, to mogę mieć dostęp do każdego ucznia z osobna i mogę się przyjrzeć po prostu aktywnościom. Bardzo dziękuję wam za udział w tej lekcji, tak naprawdę ja powinnam już kończyć, więc będę zbliżać się do brzegu. Wracam do kultury pracy online, czyli mam nadzieję, że trochę zauważyliście, jak Nirpodem można prowadzić naprawdę fajną lekcję skupiającą się na zaangażowaniu uczniów, na minimalizmie, ale jednocześnie również na treści. Wracam znowu do tej filozofii, która ma w sobie takie punkty jak jakość, a nie ilość, ten minimalizm, o którym cały czas mówiłam, skupienie się na celu, po co tą lekcję robimy, jedna funkcjonalność daje nam bardzo dużo możliwości wykorzystania, instrukcje dla uczniów są mega ważne i do tego mogą służyć nam slajdy, biorąc pod uwagę, że nie każdy uczeń nas dobrze słyszy, pobudzanie do myślenia i to powinniśmy mieć cały czas z przodu głowy, bo to jest też jeden cel, jaki powinniśmy mieć do zrealizowania podczas tych lekcji online i że te pytania, że mają służyć refleksji oraz uzyskiwaniu też informacji zwrotnej. Ja takie krótkie porady, słuchajcie, tworzę również na YouTubie, ale to nie są instruktaże krok po kroku, tylko to są takie krótkie zajawki, na przykład jak wykorzystać Draw It na angielskim, tak? Albo na przykład jak założyć konto. Czy coś takiego, więc takie są, natomiast za chwilę zbiorę od was informację zwrotną, ale na naszym spotkaniu 3-godzinnym będziemy krok po kroku tworzyć lekcję nie wzorcową, ale full wypaśną, po to, żeby zobaczyć, jak się tworzy każdą aktywność i każdy zasób, żebyście schematycznie też to poznali, zobaczyli, jak to działa prosto, jakie to jest schematyczne, żebyście mieli taką pewność, przekonanie, że wiecie, jak to działa, jak uaktywnić lekcję,
jak ją zapisać w czasie, uruchomić w czasie rzeczywistym, ale również jak w czasie tej student paced lesson, czyli tej lekcji jako zadanie domowe, również jak korzystać z raportów, więc to wszystko, co to są ustawienia zaawansowane lekcji, co tam należy ustawić, żeby czasem nie spotkała nas dziwna przygoda, więc o tym wszystkim i też na wszystkie jakieś dodatkowe pojawiające się pytania, być może które pojawiły się teraz, właśnie będzie na tym naszym spotkaniu, a teraz w takim razie chciałabym od Was usłyszeć informację zwrotną i w tym celu pokażę Wam, jak działa Quick Lunch, czyli ja wchodzę sobie na mój Nearpod i ja chcę teraz, żebyście Wy mi napisali informację zwrotną i chcę uruchomić tablicę do współpracy, zobaczcie, robię Quick Lunch, robię Collaborate Board i teraz uruchamiam nie całą lekcję, tylko robię po prostu informacja zwrotna, webinar, mentorowe inspiracje. I wybiorę sobie może tą, żeby była. I naciskam Quick Lunch, czyli szybkie udostępnianie. I teraz tak samo jak udostępniałam lekcję, pojawia się kod, pojawia się link. I uczniowie to już jak już są przyzwyczajeni, to uczniowie to kumają po prostu w mig. I robią. I robią. Bardzo proszę, napiszcie, a ja już za chwilę przestanę udostępniać. Będę wdzięczna Wam za odpowiedzi. Nie robię moderowania, włączam teraz no. I tu bym prosiła, jakbyście mi napisali z tego naszego spotkania, już widzę, że jest jedna osoba, Waszą refleksję, dla mnie też informację zwrotną, jak Wam się podobało, czy Was zainspirowało. No i oczywiście zapraszam na nasze szkolenie, podajcie dalej, bo naprawdę uwspólnienie tego z innymi nauczycielami w szkole jest bardzo ważne. Ja teraz się zastanawiam, jak ja mam przestać udostępniać ekran, zaraz muszę wejść tutaj. Mogę ci to zamknąć, jeżeli już chcesz. Dobra, już to dobrze, to może tak, a ja z tymi ogłoszeniami parafialnymi, czyli postaram się przybliżyć, jak wygląda taka sesja z tymi webinarami pro, które organizujemy jako Fundacja Inspirujemy, więc tak, słuchajcie, zacznę najpierw od takich spraw bieżących, czyli z tego webinaru darmowego będzie nagranie dostępne na YouTubie Mentor System Audiowizualny, jest też certyfikat za dzisiejsze godzinne spotkanie, właśnie go wstawiłem na dwa profile dla osób, które są na Facebooku, czyli Mentor i Fundacja Inspirujemy, tam znajdziecie link do certyfikatu, osoby, które są z nami na Click Meetingu dostajecie go właśnie też ten sam link na czacie. Jeżeli chodzi o webinar, webinar pro, 3-godzinny webinar z Martą jest zaplanowany na 16 grudnia od godziny 18 do 21. Jak znam Martę, to będzie 3,5 godziny. Ja wam to powiem, to tak będzie, zobaczycie. Jeszcze się nigdy nie wyrobiłem z żadnym z prelegentów w 3 godzinach. Zawsze tak, słuchajcie, oscylujemy i zamykamy 3,5 godziny. Ja mam, Marta lubi pogadać, więc na pewno będzie 3 godziny. Będziecie mogli zadać jej każde pytanie, włącznie takie, na przykład dokąd tupta nocą jesz? Tak. Jeżeli nie będę znała odpowiedzi, to na pewno wymyślę taką, która wszystkich zadowoli. Dokładnie, słuchajcie, webinar, ponieważ jest to webinar pro 3 godziny, jest to webinar płatny. I teraz słuchajcie, śpieszę się z kilkoma informacjami dotyczącymi tego, jak to wygląda. Po pierwsze, obowiązują zapisy, za chwilę link też dostaniecie. I w zapisach możecie, słuchajcie, użyć kodu rabatowego. Jeżeli wpiszecie zainspirowani, z dużej, małej literki nie grają znaczenia, to dostajecie rabat 10 zł, czyli już, słuchajcie, to jest 50 zł. Za 3-godzinne szkolenie na platformie Click Meeting. Żadnych Facebooków, nic takiego. Wchodzimy na klika, jest interakcja, Marta pokazuje wszystko, odpowiada na każde pytanie, macie sesję 3-godzinną. Są to naprawdę małe grupy, bo staramy się, żeby nie było tak naprawdę wielu uczestników, żeby każdy, jeżeli będzie miał pytania, mógł o coś zapytać, tak, i żeby ten webinar przypominał, to szkolenie przypominało takie szkolenia naprawdę na żywo, tak, żeby ten kontakt z prowadzącym był. I teraz tak, jest tak, tak jak tu ktoś napisał, że czasami internet jest słaby, nie wszystko usłyszymy i tak dalej nam przerwie. Więc razem, słuchajcie, z webinarem na żywo dostajecie później następnego dnia
dostajecie oczywiście link do nagrania. To nagranie sobie możecie pobrać i do końca życia swojego lub komputera trzymać je na swoim dysku lub korzystać po prostu z udostępnionego linku. Więc razem z tym jest nagranie. Do tego, słuchajcie, imienny certyfikat wystawiany przez fundację w zupełnie inaczej, bo tam jest w generatorze, więc to, co wpiszecie przy zapisie, to jest dość ważne, czyli imię, nazwisko, takie imię, nazwisko pokażę wam się później na generowanym certyfikacie. Oprócz tego, słuchajcie, gwarancja solidnej dawki wiedzy od najlepszych ekspertów, czyli od Marty. W trakcie tego webinaru pro zawsze jest przewidziany dla tych uczestników konkurs. Do wygrania zawsze mamy, słuchajcie, taki świetny naprawdę głośnik Bluetooth stereo, który może być z wami nie tylko w trakcie edukacji zdalnej, ale później chociażby ja sobie z takim głośniczkiem podróżuję. Kolega Łukasz Gierek, z którym prowadzimy webinary też. I fajnie, bo jak jesteśmy we dwóch, to nawet można te głośniki parować, więc to jest taki specjalny konkurs. A z okazji Mikołajek jest taki prezent, czyli wszyscy ci, którzy zapiszą się do piątku włącznie, do północy i opłacą do północy, słuchajcie, to szkolenie, dostaną później gratis drugi webinar, a dokładnie nagranie Microsoft Teams Pro, czyli naprawdę taki zestaw wskazówek i protipów ode mnie i od Łukasza, jak pracować, co można zmienić w Teamsach, jak pracować z różnego rodzaju zadaniami, notesami, zupełnie za darmo, 3,5 godziny, bo tak jak mówiłem, my się nigdy w 3 godzinach nie mieścimy. Tak więc słuchajcie, jeżeli jesteście chętni, link do zapisów macie, ja wam jeszcze podrzucę link do wydarzenia na Facebooku, gdzie te wszystkie informacje również są zamieszczone. Tak więc też zachęcam do w ogóle zapisania się, podzielenia się też tą informacją, bo być może znacie kogoś, kto chciałby poznać lepiej Nirpoda, albo w ogóle nie zna tego Nirpoda i wtedy te 3 godziny wspólnie z nami w środę za tydzień spędzić. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to słuchajcie, piszcie. 5 minutek mamy na to, żeby odpowiedzieć. Już na tym szkoleniu nie będziemy mieć takiej mini lekcji, tylko już od razu przechodzimy do konkretów, czyli do tworzenia konta, tworzenia, zapoznania się z tym, jak wygląda właśnie interfejs, co tam można fajnego zobaczyć, jak coś znaleźć i do tworzenia lekcji krok po kroku, analizując każdą aktywność oraz każdy zasób, co tam można, czego nie można i jak to wygląda. Więc te osoby, które na przykład chcecie zachęcić do tego, żeby wzięły udział, to zawsze też będą mogły na przykład ten webinar dzisiejszy sobie po prostu odsłuchać. Dobrze, i Marta, jeszcze tu prośba o link do filmików na YouTube. Już poczekaj. Jeżeli masz pod ręką to. I tam ja dodam rzeczywiście te ponad 3 godziny, to nikt Marty nie będzie pośpieszał, wszystko krok po kroku. To, co będziecie chcieli zobaczyć, też pokażę, odpowiem na każde pytanie, po to są właśnie takie webinary pro i one odbywają się na platformie Click Meeting. Po zapisaniu się, po opłaceniu dostajecie, słuchajcie, tego samego dnia, którego jest, czyli w środę 16, dostajecie dane do logowania, wchodzicie, widzimy się o godzinie 18 i spędzamy przy kawce, herbatce, czy ewentualnie może czymś lepszym. Ja tu myślę na przykład jakiś likier i tak dalej. Właśnie szukałem dzisiaj przepisu na likier z Kinder, nie Kinder Niespodzianka, tylko Kinder, te drugie takie. Bueno? Nie Kinder Bueno, te takie patyczki Kinder. Ja dziękuję wszystkim za informację zwrotną, daję, jak jeszcze ktoś chciałby coś napisać, to proszę. Kinder Bueno, Kinder Niespodzianka. No ja właśnie patrzę, a te takie patyczki Kinder... Nie wiem, jakie patyczki. No dobra, nieważne, ale z Kinderków. No to Kinder Bueno są te patyczki. Tak? Kinder Bueno? Tak. A mi się wydawało, że Kinder Bueno to jakiś batonik jest. No Kinder, a po prostu Ewa mówi nam Kinder, więc tajemnica rozwiązana. Z Kinderków likier można zrobić, właśnie szukałem takiego, bo wiecie, święta idą. Tu Ania Romańska, pozdrawiamy. Ania pisze, że grzańca można się zawsze napić, więc to jest takie fajne webinary z nami, tak więc... Dobrze, dziękuję tak, wam bardzo. Także do zobaczenia, słuchajcie, podawajcie dalej i widzimy się w takim razie 16 grudnia.
zachęcamy i zapraszamy w imieniu swojej Marty. I dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za dzisiaj. A i oczywiście słuchajcie, pamiętajcie, nagranie z dzisiaj, jakby ktoś chciał powtórzyć czy podać dalej, będzie jutro już na YouTubie. Do zobaczenia. Życzymy Wam spokojnej nocy. Dobranoc, dobranoc.